Cześć! Słuchacie podcastu Natalia Slow Cafe. Dzisiaj zapraszam Was na takie y, omówienie książki połączone z y, takimi moimi refleksjami, y, które się we mnie obudziły po jej lekturze. I jest to książka pod tytułem Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych autorstwa Christel petit Collin. Y, co to jest za książka? To jest y, ostatnia pozycja... Z takiej serii, nie wiem czy ją kojarzycie. Wydaje mi się, że ona zwykle jest w księgarniach dosyć mocno eksponowana. Taka seria z leniwcem, okładki w takich wiecie ładnych, no, pastelowych, żywych kolorach, dosyć charakterystyczne. Też widziałam, że pojawiło się dużo naśladowców, właśnie takich. Serii poradnikowych z jakimiś tam zwierzątkami, tego typu właśnie tytułami, jak coś tam, coś tam, gdzieś tam. No i dzisiaj zajmiemy się pozycją pod tytułem Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie, która od razu jak ją zobaczyłam, to przyciągnęła moją uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, oczywiście, że chciałabym mniej się męczyć w zwyczajnym świecie mniej się męczyć z, wiecie, z życiem, z jego wyzwaniami, no tak jak my wszyscy, zwłaszcza tutaj w moim przypadku życie zawodowe i kontakty z ludźmi, z obcymi, z ludźmi, nie wiem, z jakichś takich bardziej oficjalnych kontaktów, no zwykle mi sprawiają trudność, więc moje marzenie to w końcu zacząć sobie jakoś z tym radzić i nie czuć tak ogromnej niechęci, wobec no, całego ogromu spraw wiecie, dorosłego życia, które w pewnym wieku podobno powinnam ogarniać, a nie ogarniam ich wcale i są dla mnie ekstremalnie nieprzyjemne. Gdzieś tam sobie próbuję rozkminić, dlaczego tak jest. No i ta książka jest oczywiście częścią yy, tych wszystkich odpowiedzi na pytania, które zadaję sobie od, od wielu lat. Bardzo też podobała mi się książka, o której Wam jeszcze w dalszej części podcastu o, troszkę więcej opowiem. Pierwsza książka tej autorki, y, która wyszła w Polsce, Jak Mniej Myśleć, również z tym takim podtytułem Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych". Wiem, że ta książka spotkała się z wieloma mm, krytycznymi uwagami, z których który, który, który ja również oczywiście je rozumiem i y, też nie uważam tej książki za idealną. Natomiast wydaje mi się, że są ludzie, którym ona bardzo pomogła i nie jestem z tego dumna, ale ja również zaliczam się do tych ludzi. Mnie ta książka, Jak Mniej Myśleć. Również bardzo pomogła. Poza tym to był maj, zbliżały się moje urodziny, i jednym z moich urodzinowych prezentów sama dla siebie był wyjazd do Polski na kilka dni i sprawienie sobie jakichś tam prezentów urodzinowych. Między innymi była to wizyta w księgarni i dałam sobie taką dyspensę: kupse tyle książek, ile chcesz, wiecie, takich fizycznych książek, nie e-booków. Wszystkie je przywieźć w ogóle do Holandii. Ciesz się, dziewczyno. Życie jest tylko jedno, no ale jakoś powiem szczerze, nie byłam w nastroju na duże książkowe zakupy. Pooglądałam, pooglądałam, pomyślałam, że a, w sumie mogę te wszystkie rzeczy kupić w formie e-booka, gdzieś tam znaleźć na Legimi, poczytać sobie, nie potrzebuję wieść, wiecie, pełnej walizki y, książek czasami właśnie, kiedy dajemy sobie takie przyzwolenie na, y, na jakąś tam przyjemność to okazuje się, że jednak, no, że wcale tego aż tak bardzo nie potrzebujemy, trochę tak było w moim przypadku no, ale będąc w jednej z popularnych księgarni wtedy w maju, pamiętam, że rzuciła mi się w oczy oczywiście okładka, piękna, taka mocno y, różowa, w takim no, ładnym odcieniu właśnie z leniwcem i tak chodziłam wokół niej, myślałam sobie, o bo, że będziesz znowu czytać jakieś głupie poradniki. Po co ci to? No ale na tyle mnie zainteresowała, że to była właśnie jedna, jedyna książka, którą sobie wtedy kupiłam na urodziny, bo generalnie zauważyłam, że takie książki non-fiction, poradnikowe zwłaszcza, takie wiecie, self-help. Ja sobie tam czasem lubię poczytać o jakiejś takiej psychologii, czyli jakby to tak określić. Nie tyle mnie interesuje sama, nie wiem, psychologia, czy jakieś. Jak działa człowiek, chociaż to akurat jest ciekawe, ale bardziej e, interesuje mnie to w kontekście mnie samej, jak mogę sama sobie pomóc. E, no bo właśnie ten tytuł mnie tak przyciągnął, dlatego że ja się potwornie męczę, mam wrażenie. Potwornie się męczę z życiem i ze światem, a no to nie jest tak, że mam jakieś bardzo trudne albo skomplikowane życie, a jednak gdzieś tam w środku w mojej głowie toczy się taka bezustanna walka. Bardzo dużo rzeczy, które wydaje mi się, yy, większości ludziom nie sprawiają aż takiego problemu albo aż takiego cierpienia wręcz. Ja na nie reaguję w taki sposób, że potwornie właśnie się męczę i cierpię, i właśnie próbuję zrozumieć, dlaczego tak jest. No i książki, które właśnie przynoszą mi jakieś takie odpowiedzi w kawałkach na to takie moje odwieczne pytanie, co jest ze mną nie tak, no to wolę czytać właśnie. W formie fizycznej biorę sobie ołówek, zaznaczam fragmenty, rozmyślam, dotykam tej książki, więc to się staje takim też sensorycznym doświadczeniem, o czym już mówiłam. No i tak samo było z tą książką. Także w dzisiejszym odcinku przyjrzę się, o czym jest ta książka, ale głównie jakie myśli, emocje i refleksje we mnie wywołała. I chciałabym opowiedzieć też. Komu może się przydać, komu może się spodobać. Ewentualnie, jeśli na przykład nie chcecie czytać tej książki, a chce Wam się wysłuchać tego odcinka, no to dowiecie się z niej jakichś takich podstawowych rzeczy. Takie wiecie, trochę streszczenie, trochę y, analiza, interpretacja, trochę case study, <laughs> moje własne osobiste. Y, także jeśli interesuje Was ta książka, no to y, zapraszam serdecznie. O czym dokładnie jest ta książka, bo to ma taki chwytliwy tytuł, ale o czym ona jest? No po pierwsze, autorką jest pani i tutaj w Polsce ukazało się jej pięć książek określanych jako poradniki dla tak zwanych nadwydajnych mentalnie. To nadwydajnością mentalną, stworzonym takim terminem, parasolem wydaje mi się, zajmiemy się też w dalszej części. W każdym razie te pięć książek, które wyszły do tej pory, to była ta pierwsza książka, jak mniej myśleć. Taki tytuł wiecie, chwytliwo, kontrowersyjny. Chyba wydaje mi się on nieadekwatny. To jest chyba, tak sobie to interpretuję, że to jest chyba decyzja wydawcy, żeby przyciągnąć jakichś tam czytelników. No bo wiadomo, że każdy z nas myśli o sobie, że o, ja tak dużo myślę, mam tyle myśli w głowie. No na tym polega bycie człowiekiem, tak? Nasz mózg jest bardzo skomplikowaną maszyną, która wytwarza cały czas jakieś rzeczy, które się gdzieś tam w nas kłębią. Ja w ogóle tak sobie myślę o człowieku, że każdy, to pewnie ja tego nie wymyśliłam, gdzieś to przeczytałam, już nie pamiętam gdzie, nie mogę zacytować, ale że każdy człowiek jest osobną galaktyką, czy wręcz osobnym wszechświatem, gdzie po prostu wiecie, bezustannie dzieją się rzeczy, myśli, interpretacje. No więc ten tytuł, jak mniej myśleć, jak sobie gdzieś tam ograniczyć te nasze tutaj wiecie, tworzenie różnych scenariuszy, bezustanną gonitwę myśli i tak dalej i tak dalej. Jak to ograniczyć, no to wiadomo, że e, przyciągnie to jakiś tam czytelników, ale ten tytuł nie wydaje mi się tak do końca adekwatny z treścią e, tej książki. No, w każdym razie to jest pierwsza książka potem jeszcze wyszło i ja już ich nie czytałam, także nie mogę się do nich odnieść. Bardzo was przepraszam, ale Myślę, że całej serii tutaj nie, nie będę czytać ani przerabiać. No, chyba żebyście chcieli, to ewentualnie mogłabym się zapoznać, ale no nie wiem, czy tam się coś nie powtarza, czy coś. Nie wiem. No, w każdym razie kolejne pozycje tej autorki to jest jak lepiej myśleć, również z tym podtekstem, dla analizujących bez końca i wysokowrażliwych. No, kto z nas nie analizuje bez końca? Kto z nas nie jest wysokowrażliwy? Spokojnie, ja wiem o wysokiej wrażliwości. To jest też temat, który mnie interesuje i też rozumiem te wszystkie kontrowersje wokół, wokół niego, chociaż powiem szczerze, że jest mi bardzo blisko do myślenia o sobie jako o osobie wysoko wrażliwej. Ale to jest temat na inny odcinek. Obiecuję Wam, że się jeszcze nim zajmę, bo on jest no, fascynujący. Kolejna książka to książka pod tytułem Jak nie dać sobą manipulować. Też wydaje mi się bardzo przydatna rzecz tak mrugam okiem. No i coś dla rodziców. Pomóż dziecku mniej myśleć o wrażliwych dzieciach, które za bardzo się przejmują. No to ja nie jestem rodzicem, nie mam zamiaru nim być w najbliższym czasie, także na razie mi się ta pozycja nie przyda. No i ostatnia książka. Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie, o których porozmawiamy sobie dzisiaj. W największym skrócie ta książka wychodzi od właśnie tej stworzonej w pierwszej książce kategorii nadwynajności mentalnej. E, że właśnie ci wszyscy ludzie, którzy są nadwydajni mentalnie, e, stoją trochę w opozycji do większości, bo ich jest mniejszość. Ludzi, którzy w tej książce określani są jako neurotypowi, czyli tu się pojawia ta kategoria też e, neuroróżnorodności, i trochę mam wrażenie, ci neuro, e, boże, i trochę mam wrażenie, że ci. E, Nadwydajnie mentalnie, można ich właśnie zaklasyfikować do takiej szeroko rozumianej neuro, neuroróżnorodności. I mnie to pasuje, chociaż powiem szczerze, że no, sobie gdzieś tam czytam, myślę o tym, ale do końca się na tym jeszcze, jeszcze nie znam. Wydaje mi się, że mogę być w jakiś sposób zaliczać się do neuroróżnorodnych, dlatego że mam wrażenie, że mój mózg pracuje, czy mój układ nerwowy, to w jaki sposób ja. Myślę o świecie, ja go interpretuję. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, ale mam wrażenie, że to wszystko ja w ogóle funkcjonuję w sposób, yy, który bardzo trudno mi jakby przenieść na funkcjonowanie w tym świecie, w którym żyjemy. Nie już tak nie zagłębiając się tutaj absolutnie w yy, to, w jaki świat stworzyliśmy, jak on wygląda, to jest jakby temat na inny odcinek, ale mam wrażenie, że ta kategoria. Że jednak jestem inna w pewien sposób od większości ludzi, dla których życie we współczesnym świecie na przykład jest dużo prostsze, czy jakieś takie bardziej oczywiste. I to absolutnie nie jest to nie jest. Tak, że ja funkcjonuję lepiej albo gorzej. Po prostu neuroróżnorodność zakłada, że mamy różne sposoby funkcjonowania i że w sumie w świecie powinno się znaleźć miejsce dla, dla każdego. A jeśli komuś funkcjonowanie we współczesnym świecie, na przykład dla mnie taki najbardziej bolesny temat, to jest życie zawodowe, jest tak trudne, tak bolesne, tak pełne cierpienia z różnych powodów, no to powinno się może jakoś pewnym ludziom, nie wiem, ułatwić funkcjonowanie. Już nawet nie mówię o sobie, nie, ale tak. Tak się po prostu nad tym zastanawiam. No i temat tej książki to jest w jaki sposób, i to jest jakby dosłownie wzięte z tej książki: jak ludzie neurotypowi widzą rzeczywistość, jak oni funkcjonują, przede wszystkim jak funkcjonują w ramach życia społecznego, takich kontaktów międzyludzkich, właśnie hierarchii, jak to wygląda dla nich, na przykład jak wchodzą właśnie w środowisko zawodowe. Szkolne i, i tego typu rzeczy. Ta książka ma opisywać, w jaki sposób myślą ludzie neurotypowi, tak zwani normalni, czy może większość tych ludzi, kiedy my się czujemy mniejszością. I to jest książka, która ma nam pokazać tym nadwydajnym mentalnie, nie wiem, neuroróżnorodnym. Wydaje mi się, że ona może też być pomocna, tak mi się wydaje, no to jest moje, m, moje zdanie. Może być pomocna dla ludzi w spektrum autyzmu, bo ona właśnie opisuje, jak działa świat w głowie tej takiej tajemniczej większości, z którymi my się nie potrafimy dogadać. Po co to nam? Po to, żebyśmy mieli w ręku broń, żebyśmy rozumieli, jak to u nich działa, no i wiecie, możemy się albo dostosować, albo się nie dostosować i cierpieć jakieś tam konsekwencje. I dla mnie ta książka opisująca mechanizmy myślenia ludzi yy, neurotypowych, już mu, mówię, po prostu używam tej nomenklatury z książki, ludzi w większości, z którymi właśnie miałam zawsze takie poczucie, że no, mam to poczucie, o której też w tej książce jest napisane, że ja nie pasuję, że jestem inna, że sobie jakoś tak źle radzę, że, wiecie, nie czuję się osobą z jakimś tam niskim ilorazem inteligencji, że jestem inteligentna, dobrze sobie radzę. Z jakimiś takimi, nie wiem, zawsze sobie dobrze radziłam z nauką, zwłaszcza z rzeczami, które mnie interesują, oczywiście, a tak źle, kiepsko, tragicznie wręcz czasami radzę sobie w życiu społecznym. Jak również jest to dla mnie potwornie, potwornie męczące. I w tej książce jest wyjaśnienie, dlaczego, przysięgam Wam, tam są odpowiedzi na wiele Waszych pytań, jeśli czujecie się tak jak ja, jeśli jesteście taką osobą, jak ja jestem. Wydaje mi się, że. Tematy poruszane w tej książce, dla większości ludzi one są oczywiste, bo to są takie tematy jak small talk, co to jest, jak to działa, jak myślą, tak zwani normalnie myślący, takie konkretne właśnie punkty. Tutaj jak ja czytałam, to ja miałam. Uu, o jezu, to dlatego, nie? bo ja myślę jakby kompletnie inaczej. Mój punkt wyjścia, mój paradygmat jest kompletnie inny. Niż tej wiecie, takiej mitycznej, trochę, trochę większości. To też nie jest tak, że tutaj yy, to jest takie do końca dobre, jakaś taka wiecie polaryzacja, że ja jestem Boże, ten nadwydajny mentalnie, ja sobie tak myślę dużo, jestem taka mądra. Yy, I to też wydaje mi się, że ta książka nie jest jakąś taką wiecie odpowiedzią. Na wszystkie Wasze pytania, jakimś takim oświeceniem. To też nie ma być coś, czym sobie pompujecie ego, bo że jestem taka genialna, a świat się nie, nie, nie może na, na mnie poznać. Absolutnie nie powinno to być coś takiego, ale mm, wydaje mi się, że dużą siłą tej książki jest po prostu: to są konkretne wskazówki, konkretne, jak krowie na rowie wytłumaczone, co to jest smoltok dlaczego ludzie się nim cieszą, a tego go nienawidzi, i teraz co możesz z tym zrobić, nie? Co tam jeszcze są? Jak na przykład ludzie normalnie myślący, tak zwani, to strasznie źle brzmi, ja wiem, ale to tak jest w tej książce napisane, jak oni postrzegają tak zwanych nadwydajnych, czy ludzi właśnie neur neuroróżnorodnych. I to jest akurat no, taka trochę przerażająca wizja. Też trochę jest o ewolucji mózgu, jak to się stało, że na przykład zasady życia społecznego obowiązują w tym momencie takie, a nie inne, to też wynika właśnie z tego, jak działa nasz mózg, właśnie nasze relacje społeczne. I absolutnie ta książka nie jest dla każdego. Jeśli bierzecie ją do ręki albo słuchacie mnie teraz i myślicie sobie, hej, to wszystko jest oczywiste, to jest jakieś takie, wiecie, lanie wody, próba sprzedania jakiegoś tam kolejnego poradnika. No pewnie trochę tak, ale są ludzie, którym ta książka bardzo pomogła i ja się do nich zaliczam i nie jestem z tego dumna, przyznaję się, ale mnie ona naprawdę bardzo pomogła zrozumieć pewne mechanizmy, których ja do tej pory mam 32 lata, przypominam, nie rozumiałam. I pomogło mi to nawet w pewien sposób ulepszyć moje relacje, na przykład z ludźmi z pracy czy z moim szefem. Jak się okazało, że pewnych rzeczy są pewne niepisane zasady, no umówmy się. Niepisane zasady życia społecznego, których pewni ludzie z jakiegoś powodu nie rozumieją. I wydaje mi się, że ja do tych ludzi się niestety zaliczam. To mnie uderzyło z jakąś taką wielką, Siłą, kiedy zaczęłam się interesować właśnie byciem w spektrum autyzmu, zwłaszcza byciem kobietą w spektrum autyzmu, ja nie mam pojęcia, czy ja jestem, ale bardzo dużo mam cech autystycznych i uświadomiłam sobie z wielkim bólem, że ja naprawdę nie zdaję sobie sprawy z wielu, wielu takich zasad, niepisanych reguł. W ogóle sobie uświadomiłam, że ja kompletnie nie potrafię czytać mowy ciała. Pewne takie rzeczy, które są właśnie oczywiste dla większości ludzi dlatego oni tak wiecie, sobie po prostu żyją społecznie w tych swoich grupach i sobie tak dobrze radzili w szkole, w pracy i tak kwitną, a, a ja zawsze się czuję jak, jak idiota albo robię jakieś rzeczy właśnie, które interpretowane są jako niegrzeczność czy zła intencja, a ja po prostu mam jak się wydaje inaczej działający mózg. To też może warto nadmienić, że to, to mogą być rzeczy, takie właśnie trudności, zwłaszcza, no już tak zostańmy przy tym temacie, takie trudności z e, trudności z radzeniem sobie w życiu społecznym, w jakiejś takiej, w relacjach, w grupie, e, mogą wynikać albo z tego, że urodziliśmy się z jakąś tak inaczej ukształtowanym mózgiem, albo też może to być kwestia jakichś nabytych traum, na przykład z dzieciństwa, to mnie też fascynuje. Ja nie wiem skąd się to we mnie wzięło. Ale no, gdzieś tam zgłębiam temat, zastanawiam się i im więcej o tym wiem, tym bardziej mi się to wydaje fascynujące. No i tak wiecie co, no, ja ten podcast zrobiłam generalnie po to, żeby poruszać tematy, które mnie interesują, które wydają mi się fascynujące i ja się absolutnie nie wypowiadam jako ekspert. Ja nie mam pojęcia o wielu rzeczach. To nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, ja z wykształcenia jestem kulturoznawcą, także ja nic nie wiem. Jestem absolutnie nieprofesjonalna. To, ten podcast to są po prostu opowieści o moich odkryciach na temat rzeczywistości, czy właśnie człowieka, które mm, gdzieś tam mnie fascynują, czy sprawiają, że moje życie jest łatwiejsze. Więc, jakby z, z takiego punktu widzenia, chciałabym, żebyście mnie słuchali. Także nie, nie przekazuję Wam wiedzy, tylko przekazuję Wam zbiór refleksji y, osobistych. Także ja tak samo mało wiem. Nie jestem absolutnie ekspertem, nic Wam nie, nie mam zamiaru radzić, po prostu opowiadam, jak to u mnie wygląda. No i muszę Wam powiedzieć, że książka, ta pierwsza książka autorki, jak mniej myśleć, z tym wiecie Błękitna Okładka, Leniwiec na, na Okładce i taki, no, taki tytuł trochę wiecie, trochę beznadziejny. Chociaż nauczyłam się już, że czasami tytuł po prostu ma. Przyciągać, a niekoniecznie y, opisuje treść, w takim sensie, że czasami tytuł jest taki wiecie: dziwny, infantylny, trochę głupawy, a treść jest bardzo, y, bardzo mądra. No i dla mnie ta książka, ja o niej sobie myślę, że ona zmieniła moje życie. Naprawdę. I to nie w takiej formie, że jest to jakieś takie wielkie oświecenie, odpowiedź na wszystkie moje pytania, ale raczej punkt wyjścia. A tym punktem wyjścia była właśnie ta kategoria nadwydajności mentalnej. Kim jest człowiek nadwydajny mentalnie? To jest y, ktoś, z kim od razu poczułam więź i poczułam, że to opisuje dokładnie mnie. Po pierwsze, to są ludzie, którzy bardzo y, mocno odbierają bodźce z otoczenia, często mają wyczulone zmysły, zauważają dużo szczegółów, które umykają innym ludziom, ale wydaje mi się, dużo rzeczy im też umyka przez to. W sensie, tak jakby, wiecie, tak jakby neurotypowi zauważają te szczegóły, a. Nadwydajnie mentalnie, nie wiem, neuroróżnorodni zauważają te szczegóły i to się jakoś tak nie potrafi spotkać, tak sobie to interpretuję. Co jeszcze? Przede wszystkim myślenie rozgałęzione, a nie linearne. To mnie tak uderzyło, że o jej, faktycznie, ja mam coś takiego, że jak ja zaczynam myśleć, to pojawia się tak mnóstwo gałązek, że z jednego tematu wyrasta nagle ileś tam, ileś tam rzeczy. Ja mam w ogóle wrażenie, że jak ja zaczynam myśleć nad jakimś tematem, zwykle takich. takich karmią te moje myśli właśnie książki, rzeczy, które się dowiaduję i tak jako się, no mój umysł się nie potrafi zatrzymać, nie, a y, zauważyłam, że ta kategoria myślenia linearnego często się odnosi do moich rozmówców, ja czuję takie, taką obcość, nie, że coś dla nich po prostu jest takie proste od A, od a do B, od B do C i tak Trzeba te wszystkie punkty tam jakoś ogadnąć, a ja już mam w głowie, wiecie, całe, całe drzewo, także to, to mnie zafascynowało. No i to są ci wszyscy ludzie, tacy niedopasowani, jacyś tacy dziwni, dziwnie się z nimi rozmawia. Nie wiem, czy to jest są jakieś moje kompleksy, wiecie, brak pewności siebie, ale wydaje mi się, że często byłam taką osobą, jestem taką osobą i teraz już trochę lepiej widzę, dlaczego. Między innymi. No czytając właśnie takie, takie niezbyt może mądre poradniki, ale dla mnie akurat to jest bardzo fajny punkt wyjścia. Jeszcze co do nadwydajności mentalnej, no to właśnie takie, taka potrzeba analizowania wszystkiego, jakby szukania właśnie odpowiedzi na wszystkie pytania, taka chęć drążenia, takie umiłowanie też tych wszystkich takich egzystencjalnych pytań, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, taka jakby naturalna potrzeba krytyki wszystkich systemów, w którym żyjemy, takich wielkich narracji właśnie, które się okazują na przykład czymś, co spaja grupę, a my próbujemy to, próbujemy to rozebrać na czynniki pierwsze. Krytyka religii albo wręcz... Próba zanurzenia się w religię jakoś tak bez, bez reszty. Ja pamiętam na przykład, jak byłam nastolatką i przystępowaliśmy do bierzmowania. No to ja w pierwszym, tam we wrześniu, kiedy mieliśmy się zdeklarować, powiedziałam, że ja chcę chodzić na religię, bo mnie to interesuje, ale nie chcę przystępować do bierzmowania. Dlatego, że nie czuję się gotowa, trochę mam wątpliwości co do kościoła. Może nieco do wiary w Boga, ale no i oczywiście cała klasa była zdziwiona, i w ogóle jak tak można, a prawda była taka, że większość z nich nawet nie wiem, nie chodziła do kościoła, nie zbyt ich to interesowało. Po prostu wszyscy szli do bieżmowania, no to, no to idziemy po prostu i się nad tym zastanawiamy, a ja po prostu, wiecie, tam rozkminy aż pod koniec <laughs> trzeciej klasy gimnazjum, bo wtedy mieliśmy my akurat bierzmowanie, pod koniec tej trzeciej klasy. Co się wydarzyło. Nie wiem, co się stało, ale ja po prostu się nawróciłam na katolicyzm bardzo, bardzo mocno. Znaczy, ja byłam katoliczką, od wiecie, urodziłam się w katolickiej rodzinie, byłam oszczoną jako dziecko. Później jakoś tak właśnie miałam taki kryzys, i wtedy pod koniec tej klasy, kiedy właśnie moi koledzy z klasy przygotowywali się do brzmowania, już byli prawie u celu, to ja się nawróciłam jakoś tak. Nie wiem, jakaś taka ogromna y, potrzeba właśnie wiary. Wydawało mi się to wszystko takie prawdziwe i zaczęłam to zgłębiać. Zaczęłam w ogóle chodzić, wiecie, do kościoła codziennie. Tak mi się nagle zaczęło wydawać, że Boże, y, że w ogóle wiecie, Jezus jest y, prawdą i życiem i to wszystko i... Y, po prostu weszłam w to, tak wiecie, na 100, na 200%, i co moi koledzy znowu się pukali w głowę. No dziewczyny, no, no że nikt tak nie dał no, to najwyżej tam raz w tygodniu, jak rodzice każą, no to idziemy do tego kościoła, ale wiecie, ja miałam obsesję, no i później sobie zdawa, zdałam sprawę, że no właśnie dlatego byłam jedna w klasie, nie? że jednak coś tam we mnie działało, działało inaczej. Ja może tylko zaznaczę, że ja jestem w tym momencie ateistką, nie wyznaję żadnej religii, z żadną religią się nie utożsamiam, chociaż wiadomo, że kulturowo no, jestem katoliczką, pochodzę jakby z tych takich katolickich korzeni, ale no, tak jakby, żeby nie było wątpliwości, bo to tylko taki epizod, on później minął. Jak chcecie, to w ogóle mogę Wam zrobić odcinek o tym. O odejściu z kościoła, o byciu w kościele i odejściu z kościoła. Nie było to absolutnie nic dramatycznego, natomiast po wysłuchaniu serii podcastów Joli Szymańskiej też odchodzę. Polecam Wam bardzo mocno. To jest seria podcastów, w której ludzie opowiadają o tym, jak wyglądała ich relacja z kościołem i jak oni z tego kościoła odeszli, jak odchodzili, jaki był proces właśnie tego odchodzenia, oddalania się. I to są bardzo ciekawe, wartościowe rozmowy. To jest taka przestrzeń, właśnie do opowiedzenia yy, o swoich doświadczeniach z wiarą, kiedy już się z kościoła odeszło. Bardzo ciekawe i mnie to tak właśnie zainspirowało, że może chciałabym o tym opowiedzieć, też w formie podcastu tutaj u siebie. Yy. Natomiast na pewno nie będzie, bo tam <laughs> wiele tych historii było bardzo dramatycznych. Natomiast wydaje mi się, że no, znaczy, wydaje mi się, no moja historia nie jest dramatyczna, tylko po prostu miałam dużo, właśnie, myśli, dużo jakichś tam. Emocji też, może bym się chciała z nimi z wami podzielić, ale to już w kolejnym odcinku. No i dla mnie najważniejsze w tej pierwszej książce jak mniej myśleć było to, że i ja tego nie wiedziałam wcześniej, teraz mi się to wydaje oczywiste ale to było dla mnie takie odkrycie trochę jak właśnie z wysoką wrażliwością że są ludzie, którzy są inni od urodzenia albo coś mi się wydarzyło i oni nigdy nie będą tacy jak większość. I to nie jest nic złego. Rozumiecie, że ja zaczęłam myśleć o sobie bez wstydu, bez poczucia winy, że te wszystkie moje takie próby dopasowania się, które były potwornie nieudane i wywoływały we mnie bardzo dużo cierpienia, okazywało się, że to nie jest brak mojej silnej woli, że to nie jest to, że ja się nie staram, wiecie, że ja nie próbuję wystarczająco mocno. Że jestem jakaś taka nadwrażliwa w sensie, że chcę zwrócić na siebie uwagę, że jestem leniwa, że jestem nienormalna w takim jakimś złym sensie, że to jest właśnie moja wina. Tylko po prostu funkcjonuję inaczej. I mogę się, w przeciwieństwie do tego, jak mnie wychowano, bo wychowano mnie w takim poczuciu, że ja nie mam racji i że powinnam się dopasować ze wszystkich sił do otoczenia. W ogóle nie mam prawa myśleć o swoich emocjach w takim kontekście, że okej, okay, czuję coś, teraz mogę to e, o tym pomyśleć, interpretować, dlaczego tak jest. Tylko są uczucia, których nie mam prawa czuć i muszę zrobić wszystko, żeby ich nie czuć, co jak wiemy jest niemożliwe, teraz już wiem. Ale też mam prawo być taka, jaka jestem, dbać o swoje potrzeby. Moje potrzeby mogą być. Y, też innych ludzi, nie? Mogą być skrajnie różne od tego, czego na przykład oczekuje ode mnie społeczeństwo i ja mam prawo, nikogo oczywiście nie krzywdząc, po prostu te swoje potrzeby jakoś tam y, sobie o nie zadbać. Albo to, że ja na przykład nigdy, nigdy nie będę szczęśliwa, mając życie, o którym myślałam, że muszę się do niego zmusić, żeby być szczęśliwą. W takim sensie, że na przykład Dobre i spełnione życie to jest cała masa znajomych, to są podróże po całym świecie, to jest jakaś taka ogromna zawodowa aktywność. I mnie się wydawało, że Jezu, no ja muszę jakoś dążyć do tego ideału, jakiegoś takiego, na przykład naszego kulturowego, nie? Jest jakiś taki typ człowieka, którego się jakoś tam promuje, że to jest prawdziwe, dobre, spełnione życie. To oczywiście w różnych czasach jest to różny model. Ale ja się muszę pogodzić z tym, że ja nie będę szczęśliwa żyjąc w ten sposób. Ja może będę, nie wiem, pompować swoje ego, albo będę starać się zrobić wrażenie na innych ludziach, ale ja nie będę szczęśliwa w ten sposób, dlatego, że mój układ nerwowy tego nie przetworzy, i ja będę ciągle w stresie, i wiecie, w, w przebodźcowaniu, ja muszę sobie. Po pierwsze, zrozumieć, jaka jestem, jakie mam potrzeby, w jaki sposób mogę to zrealizować, no ale też, oczywiście, muszę wziąć pod uwagę, jaki jest świat, w którym żyjemy, no i pójść na jakieś tam kompromisy i zobaczyć, gdzie mogę pójść na kompromisy, a gdzie y, mogę właśnie zadbać o siebie tak y, w pełni. Ta książka, jak mniej myśleć, kategoria nadwydajności mentalnej była dla mnie rewolucją w myśleniu. Mówię, y, mówię, jak jest. Mówię jak było, przyznaję się. Ja wcześniej nie wiedziałam, że tak można. Że mimo tego, że wydaje się tak bardzo różnić od większości ludzi, mogę być w swoich oczach wartościowa, mogę być dobrym człowiekiem, mogę się realizować w życiu. Tylko muszę zrozumieć, jak funkcjonuje i może się okazać, że moje potrzeby są inne niż ja sobie myślałam, że powinny być. Ale to już nie chodzi o powinności, to już nie chodzi o to, jak powinno być, jaka powinnam być. Tylko po prostu jaka jestem. I teraz w, zgod w zgodzie z tym mogę sobie zacząć budować swoje życie. Absolutnie fascynujące odkrycie. Słuchajcie, jestem normalna. Jestem normalna, jestem taka, jaka jestem. E i teraz mogę sobie z tym zrobić różne, różne rzeczy. To też się odnosi do innych. Nikt nie jest mi winny tego, żebym ja na przykład przy nim nie czuła dyskomfortu. Nikt nie jest mi winny temu, żeby zachowywać się zgodnie z jakąś tam normą, dopóki mnie nie krzywdzi, nie? Że są ludzie z tak jakimiś bardzo, no właśnie z punktu widzenia osoby normalnie myślącej. Czasami ja też jestem po tej stronie, nie? Tak zwanych normalnie myślących. Coś mi się wydaje dziwne albo właśnie jakieś takie za bardzo. No ale właśnie muszę o tym pamiętać, że są ludzie z zupełnie innym układem nerwowym, z zupełnie inaczej działającym mózgiem, e, którzy po prostu mają prawo do tego, żeby się dobrze czuć. I są normalni. I jeśli to, co mówię, wydaje wam się oczywiste i wiedzieliście o tym od zawsze, bo nie wiem, ktoś was tego nauczył, wychowaliście się w domach, w których to, to są jakieś takie oczywiste rzeczy, no to fajnie, nie? To cieszę się, ale... Nie wszyscy y, mieli takie szczęście i ja zaczęłam się uczyć pewnych rzeczy y, dotyczących właśnie zdrowia psychicznego po tym, jak miałam depresję. W wieku 26 lat miałam naprawdę ciężką ciężki epizod depresyjny, który mam wrażenie, tak trochę y, rozbi rozbiłam się w środku na, na tysiąc kawałków i teraz próbuję je poskładać na nowo. Czyli zaczęłam się po prostu uczyć y, od tamtej pory, jak działa człowiek i jak. Y, Zrobić sobie coś takiego, żeby czuć się komfortowo, w miarę komfortowo. Komfortowo, bezpiecznie, jakoś tak dobrze sama ze sobą. No i zamykając już temat kategorii nadwydajności mentalnej, to nie jest jakaś bardzo precyzyjna, naukowa definicja. Nie jest to, wydaje mi się, do końca takie precyzyjne określenie. Ona jest trochę taka płynna, tak się trochę rozmywa, tak wiecie, próbujecie ją zinterpretować, dotknąć, a ona się tak jakoś ucieka, rozmywa. I też myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Nie jakaś taka właśnie twarda definicja, coś, co po prostu oprzecie całą tożsamość na tym, ale bardzo fajny punkt wyjścia właśnie dla kogoś, kto czuje się, bo to głównie o to chodzi, jak się czujecie, jak sami myślicie o sobie. Jeśli czujecie się inni, czujecie, że coś jest nie tak. Może być tak, że ta kategoria właśnie nad wydajności mentalnej będzie dla was takim pierwszym krokiem, bo tak sobie o tym myślę, takim pierwszym krokiem do tego, żeby siebie lepiej zrozumieć, pokochać siebie, żeby poczuć się wartościowym człowiekiem, który po prostu jest trochę inny, nie jest ani lepszy, ani gorszy, ma trochę inne potrzeby niż większość. Jest yy, skupiony na innym obszarze rzeczywistości niż ten, na którym zdaje się, że reszta świata jest skupiona wiecie. W ten w ten sposób. Nadwydajność mentalna jako taki punkt wyjścia do myślenia o sobie lepiej. Dobra, to jeszcze ostatnia rzecz właśnie z tej pierwszej książki, jak mniej myśleć, zanim przejdziemy do treści książki, jak mniej się męczyć. No i wiecie, to nie jest tak, że to był wstęp. To raczej właśnie jest ta treść odcinka. Po prostu ja sobie myślę o różnych rzeczach na głos i to nagrywam. Więc to nie jest tak do końca, że chcę Wam tutaj tą książkę zrecenzować. Bardziej chcę opowiedzieć o różnych takich kontekstach, które pojawiły się w mojej głowie wokół, wokół tego. I znalazłam, słuchajcie, w książce Jak Mniej Myśleć również polecenie fascynującej lektury. Polecam Wam z całego serca. Pod tytułem Udar i Przebudzenie. Moja podróż w głąb mózgu. Autorką jest Jill Bold-Taylor. I to jest książka o naukowczyni, która dostaje w lewu krwi do lewej półkuli. No i tam jest jej historia, w jaki sposób no, to się wydarzyło. I później jak ona dochodzi do siebie, leczy się tam zajęło jej kilka dobrych lat powrót właśnie do pełni sprawności, do pełni zdrowia. I chodzi o to, że wylew krwi nastąpił na, yy, wydarzył się, no, nastąpił yy, zaatakował tę lewą półkulę, czyli taką bardziej racjonalną, odpowiadającą za racjonalne myślenie i wszelkie funkcje przeje, przejęła półkula prawa. No i autorka pisze o takiej zmianie, kompletnej zmianie rzeczywistości, w której ona żyła w swojej głowie. Ona była bardzo racjonalna, była naukowczynią, była taka właśnie, wszystko musiało być poukładane właśnie w tę stronę racjonalności. Dla niej na przykład sztuka była jakimś takim wymysłem, jak można się zajmować jakimiś tam bzdurami, jak można się zająć czymś takim właśnie naukowym, precyzyjnym, rozsądnym. No i okazało się, że kiedy ta prawa półkula mózgu przejęła jakby całość jej. Egzystowania, myślenia, to ona zaczęła czuć jakąś taką, wiecie, to, to, było, to był, była bardzo trudna sytuacja. Wylew. Na początku ona w ogóle nie umiała się komunikować z innymi. Wydawało się, że to jest taki stan wielkiego cierpienia, a później, jak ona to opisywała, okazało się, że ta prawa półkula odpowiada za coś takiego za takie poczucie jakiejś takiej jedności ze wszechświatem, z ludźmi. Poczucie jakiegoś takiego zanurzenia się w, w jakiejś takiej dobrej, spokojnej energii, tego, tego typu rzeczy. I słuchajcie, ja nie wiem, bo czytałam też, że ten taki podział na racjonalną lewą półkulę, a tą taką artystyczną, kreatywną prawą już nie obowiązuje, że podobno mózg działa jako całość. Yy, I to chyba nie do końca tutaj. Yy, jest zasadne, kiedy mówimy o lewej i prawej półkuli. Natomiast ta książka się właśnie na tym opiera i trochę dla mnie to była taka podróż, yy, taka podróż przez to, w jaki sposób kompletnie inaczej możemy interpretować rzeczywistość, bo w tej pierwszej książce również autorka powołuje się na to, że tak tam, jeśli dobrze pamiętam, 15 do 30% ludzi ma dominującą prawą półkulę. Dlatego oni są w mniejszości, to są właśnie ci nadwydajni mentalnie. No i wiem, że to są właśnie kontrowersyjne tezy w świetle jakichś takich najnowszych badań, bo to podobno wiecie, nie, nie jest to y, już do końca takie naukowe, ale samą książkę polecam przeczytać, dlatego że y, autorka mówi teraz o tej książce Udar i Przebudzenie. Y, jest nam właśnie bardzo fajnie pokazane po prostu, jak w jednej osobie zmienia się kompletnie ta rzeczywistość wewnętrzna, i ona właśnie rozumie, aha, to w ten sposób mogą myśleć ludzie, którzy są po tej takiej drugiej stronie rzeczywistości, jacyś, nie wiem, właśnie artyści, ludzie, dla których wa ważne są kompletnie inne wartości niż dla niej właśnie przez to, że po prostu mózg działa inaczej. No może niekoniecznie jest to taki sztywny podział prawa-lewa, może jest jakiś tam inny, inna przyczyna tego, ale ta książka Udar i Przebudzenie dla mnie była świetnym przyczynkiem do no po prostu myślenia o, o sobie o tym, jak ja interpretuję świat i jak kompletnie inaczej widzą świat Inni ludzie, zwłaszcza ci, z którymi ja się kompletnie nie potrafię dogadać, także wiecie, czasami nawet takie no, nieprecyzyjne, trochę jakieś takie może y, nie do końca określone kategorie, y, stworzone po to, żeby no, ta książka jakoś tam może się dobrze sprzedawała, mogą nam opowiedzieć coś, coś o rzeczywistości. Dla mnie y, to takie y, myślenie o sobie w takich kategoriach, że jestem na przykład nadwydajna mentalnie, czy Mam dominującą prawą półkulę, że jest po prostu coś takiego, przez co mogę się czuć inna, albo źle sobie radzić z rzeczami określonymi, a na przykład świetnie sobie radzić z innymi rzeczami. Tylko, że te rzeczy, z którymi ja sobie dobrze radzę, no to nie są zbytnio wartościowane, na przykład w kręgu mojej kultury, czy, czy tej grupy społecznej, w której ja się, ja się poruszam, no ale w każdym razie mnie to. Bardzo pomogło w takim wewnętrznym rozwoju, w wewnętrznym poczuciu własnej wartości, też w takim właśnie spokoju wewnętrznym, żeby się tego uczyć. Kim jestem, czego potrzebuję? że faktycznie mogę mieć jakieś takie cechy, które, z którymi się urodziłam, albo które nabyłam, ale które są już teraz tak mocną częścią mnie, że muszę się nimi. Zaopiekować. Dobrze, to zapraszam Was teraz na ostatnią część, w której opowiem Wam tak pokrótce, jakie treści znalazłam w tej książce. Nie będzie to tak rozdział po rozdziale, po prostu tak sobie podzieliłam na takie kategorie, które najbardziej mnie zainteresowały i najwięcej wiedzy na temat tak zwanego neurotypowego świata mi przekazały. Po pierwsze, rozdział o Smoltoku, który otwiera tę książkę, to jest pierwszy rozdział, jest absolutnie genialny, dlatego, że ja pierwszy raz w życiu mówię to bez ironii. Mówię to też yy, chciałam powiedzieć bez wstydu, ale z, trochę, trochę się wstydzę, bo ja naprawdę ja nienawidzę smoltoków. Ja wiem, że wielu ludzi nie lubi smoltoków i yy, bardzo trudno mi się zawsze odnaleźć w Smortoku, zwłaszcza ktoś na, nagle mnie pyta, hej, jak tam, co tam u Ciebie? Jak się czuję? Rzek tam? Albo nagle gdzieś tam mnie zagaduje, wiecie, wyciąga mnie z, z mojej głowy, z moich myśli, ja nagle muszę wymyśleć coś. I ja w ogóle mam taki problem. Zorientowałam się po przeczytaniu tej książki, że ja nie lubię mówić rzeczy, które powinny zostać powiedziane, albo rzeczy, które nie są prawdą, ale pasują do kontekstu, że dla mnie, jakby mówienie, komunikacja to jest po prostu komunikowanie rzeczy, które po prostu są. Plus, ja w ogóle nie lubię mówić, dlatego dla mnie, kiedy ja mówię, to naprawdę jest konieczność. To jest coś, co trzeba zrobić, powiedzieć. Ja nigdy nie wiem, nie zagaduję ludzi. W ogóle nie znajduję przyjemności w mówieniu dla samego mówienia, jak wielu ludzi. I nie mówię, że to jest dobre, czy lepsze, czy ja jestem jakaś taka, wiecie, jestem takim wielkim myślicielem i tutaj ludzie próbują mnie z tego wyciągać. Nie, no ja po prostu się dziwię, jakim cudem inni ludzie lubią sobie, Pogadać dla samego gadania. Nie wiem, nie sprawia mi to kompletnie przyjemności. Dla mnie mówienie to jest potworny wydatek energetyczny. Również mówienie do podcastu. Natomiast mówienie do podcastu, mówienie o rzeczach, które są dla mnie ważne, o, to jest zupełnie inna kategoria, ale ciągle, ciągle wyciągająca energię. W każdym razie, pierwszy raz w życiu ktoś mi wyłożył, jak krowie na rowie, po co jest Small Talk, jaką pełni rolę, dlaczego yy, i że warto się w niego. Warto się w niego zaangażować. Smolto generalnie pełni taką rolę spajania grupy, podtrzymywania więzi, budowania więzi, budowania dobrej atmosfery. Czyli kiedy ktoś cię pyta: Hej, jak ci minął weekend? Narzekanie na coś, tak nagle wprowadzanie jakiejś takiej masy negatywnych emocji, mimo że taka jest prawda. Albo jak ktoś cię pyta, hej, cieszysz się na weekend, a ty zaczynasz, tam jest taki przykład w książce, zaczynasz opowiadać, o... to ja się bardzo z tym, z tym gdzieś tam e, utożsamiam. Ktoś pyta, hej, e, cieszysz się, że jest piątek, nadchodzi weekend, a ty zaczynasz opowiadać, że żyjemy w opresyjnym systemie, który sprawia, że wydaje nam się, że te pięć dni charówki, a później dwa dni odpoczywania, próby jakiejś takiej zregenerowania się, i później znowu zaprzegnięcie się do tej harówki, to, to myślisz, że to jest wszystko okej, okay. wiecie, zaczynacie tutaj opowiadać o kapitalizmie yy, i o tym, jak beznadziejna jest nasza egzystencja, a ten ktoś po prostu chciał zagadać, podtrzymać dobrą atmosferę, nie chciał od ciebie yy, usłyszeć, jaki, jakie przeżywasz tutaj kryzysy egzystencjalne, albo jak głęboko udało ci się przeanalizować yy, funkcjonowanie na przykład yy, późnego kapitalizmu, i ja się złapałam na tym, że ja bardzo często lubię opowiedzieć coś takiego, co się wydaje w sumie niegrzeczne, a mnie się wydaje, nie wiem, jakieś takie zabawne, albo jakieś takie, nie wiem, że próbuję włożyć tutaj jakąś taką głębszą treść do czegoś, co nie potrzebuje absolutnie głębokiej treści. Dlatego, że taki small talk na przykład w pracy. Nie służy do tego, żeby wymieniać się głębokimi myślami albo analizować to, w jakiej skomplikowanej rzeczywistości żyjemy, tylko służy po prostu do tego, żeby było miło, żebyśmy się nie pozabijali, żeby nasze emocje były na takim pozytywno-neutralnym poziomie, nie? Czyli jak ktoś mnie zagaduje, to ja teraz już wiem, że ja nie mam mówić prawdy albo tego, co w danym momencie myślę, tylko ja mam powiedzieć coś co sprawi, że ta rozmowa wzbudzi miłe, ale neutralne emocje w nas obojga podtrzyma w nas dobrą relację i podtrzyma w nas wiarę, że ten dzień nie jest dniem złym, ale jest dniem dobrym wszyscy są dla siebie mili, wszyscy są yy, yy, tacy, no wiecie są ok, ze wszystkim, ze wszystkimi podtrzymujemy dobre emocje i jeśli to wam się wydaje oczywiste i po co do cholery pisać książkę o tym, czy rozdział w książce? No to wam zazdroszczę, bo to podobno jest dla neurotypowych. Zostańmy przy tych neurotypowych, bo to jest jakby wzięte z książki, już nie będę tutaj zmieniać nomenklatury, chociaż oczywiście można mieć co do niewątpliwości. To podobno dla neurotypowych jest normalne, że taki smoltok istnieje właśnie po to, żeby tutaj. Podtrzymywać więzi i dobrą atmosferę, no, a ludzie tacy jak my, nadwydajni mentalnie, niszczą ją, nie wiadomo po co, mówiąc nagle jakieś randomowe rzeczy z dupy, mimo że nikt ich o to nie prosił. Po lekturze tego rozdziału, z którego mam dużo notatek, mówię to bez ironii: moje życie w pracy stało się dużo łatwiejsze. Naprawdę, ja pracuję tutaj w Holandii, w miejscu, gdzie pracują ludzie z różnych krajów. Takie jest bardzo międzynarodowe środowisko. Yy. I jest bardzo dobra atmosfera. Dla mnie dobra atmosfera w pracy jest kluczowa. I słuchajcie, nigdy w życiu nie pracowałam w firmie, w której jest tak dobra atmosfera wśród ludzi, jakby wiecie, z, z naszego teamu. Wszyscy zawsze się uśmiechają rano, witają się. Właśnie dużo jest takiego small talku. Każdy z nas jakby pracuje osobno, ma jakby swój zakres obowiązków, więc to nie jest tak, że pracujemy bez przerwy ze sobą, ale tak, wiecie, mijamy się, no i wtedy jest taki czas na krótkie takie pogawędki. Hej, jak się czujesz? Jak tam weekend? Jak ktoś wrócił z wakacji, to zawsze wszyscy mu pytają, jak tam na, było na tych wakacjach. No i teraz już wiem, że to nie jest miejsce, żeby opowiadać ze szczegółami gdzie byłam, co robiłam i o, nie wiem, wpływie masowej turystyki na kraje globalnego południa, tylko to jest miejsce, żeby podtrzymać dobrą atmosferę i wystarczy powiedzieć coś neutralnego, jakiś taki zestaw gotowych odpowiedzi, żeby wszystkim było miło. Tak, było super, opaliłam się, było słońce, było bardzo dobre jedzenie, słuchajcie, olśniło mnie, już wiem, po co jest smoltok, mogę go uprawiać, mogę go uprawiać z, z radością wręcz. Potem jest taki rozdział, e, jak myślą neurotypowi, jak myślą normalnie myślący. No i to jest rozdział, który trochę mi, troszeczkę mnie strygerował, dlatego że mm, to jest też tak, że nie wiem na ile autorka pisze, wiecie, no to nie jest naukowa książka, umówmy się. Na ile ona pisze o społeczeństwie francuskim, na ile ona pisze o swoim w ogóle środowisku, wiecie, pracy, rodzinnym. To na pewno nie jest jakiś taki uniwersalny zbiór reguł, ale. Wystarczająco jest, wydaje mi się, uniwersalny, żeby uznać go za jakiś taki no dosyć, dosyć prawilny, i po lekturze tego rozdziału zorientowałam się, że ja myślę kompletnie inaczej, niż ten zestaw reguł, i on jest przerażający. To znaczy, kiedy ja sobie pomyślałam, że ja muszę żyć w świecie, który hołduje tego typu regułom, o którym autorka pisze w tym rozdziale. No to nic dziwnego, że mnie jest tak trudno, dlatego że ja mam kompletnie inne, nawet nie wartości, no już tak, zejdźmy troszkę niżej, ale zupełnie inny, jakby sposób działania, nie wiem, modus operandi mojego umysłu jest zupełnie inny. Tutaj wtrącam zwroty łacińskie, nie chcę wyjść na kogoś, kto jest aż tak mądry, po prostu wszystkie zwroty łacińskie, które znam, znam z Jerzyjady. Przysięgam. I to było w którejś z jeżycjat, modus operandi. Tak mam. To chyba, chyba jedyna z, y, taka łacińska jakaś y, łacińskie określenie, które y, mi zostało w głowie, to tak, to tak na marginesie. No i co my tu mamy w tym rozdziale? Jak myślą neurotypowi? Po pierwsze problemy. Problemy niekoniecznie służą do tego, żeby je rozwiązywać. Mogą być tym, co spaja grupę, co dostarcza tematów do rozmów. Po prostu jest porządkiem świata, z którym musimy się pogodzić, z którym sobie po prostu nie poradzimy, a często z punktu widzenia yy, osób nadwydajnych mentalnie, no to to są problemy, które można by było łatwo rozwiązać. Jakbyśmy po prostu wdrożyli pewne procedury, każdy by jakoś tam pomógł w tym, no to można by było, wiecie, po prostu je zlikwidować, tak? No i napotykamy w grupie opór. I okazuje się, że Większość grupy na przykład wcale nie chce rozwiązać tych problemów, narzeka na nie, yy, mówi o tym, że to jak ciężko się żyje z tymi problemami, ale wcale nie ma zamiaru ich, ich yy, rozwiązywać, bo rozpadnie się jakiś porządek świata, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Stąd też na przykład w pracy bardzo często yy, szefostwo jest zirytowane. Pracownikami, którzy wykonują, wiecie, super swoje obowiązki, ale jednocześnie próbują wszystko naprawiać, zgłaszają jakieś problemy albo zgłaszają rozwiązania tych problemów, próbują naruszyć ten zastany porządek, jakby, wiecie, zrobić tak, żeby rozwiązać problemy, żeby tam firma działała lepiej, ale okazuje się, że nikt poza nimi tego nie chce. No i trochę mi to wyjaśniło, dlaczego. Nie zgadzam się z tym, to nie jest mój sposób działania, ale z drugiej strony, Trochę zrobiłam tak, że wiecie, nawet jak widziałam, no na przykład w pracy, dużo teraz będę się odnosić właśnie do, do mojego życia zawodowego, tak zwanego. No to są takie problemy, których, które mogłyby zostać rozwiązane, ale nie są. I teraz już wiem dlaczego. Ja też rozmawiam o tym, narzekam na to, ale pogodziłam się z tym. Okej? Okay? Takie problemy. No to niech sobie będzie, nie? Już nie mam wokół tego żadnych negatywnych emocji w zasadzie żadnych emocji. Skoro grupa tak sobie myśli, niech tak będzie. To mówię teraz tylko i wyłącznie y, o pracy. Pracy, którą, no, która jest dla mnie bardzo taka neutralna. Ja to bardzo lubię, znaczy nie poświęcam jej dużo myśli w wolnym czasie. Y, nie wiem, gdzieś tam mi nie zajmuje głowy też, no, jakoś tak, aż mnie to nie interesuje, żeby tam jakoś firma lepiej funkcjonowała. Ona sobie będzie funkcjonować tak, jak, tak jak chcę Ja tam, wiecie, robię swoje obowiązki, y, jak najlepiej potrafię, chociaż bez zabijania się. No, ale po lekturze tej książki widzę trochę lepiej pewne mechanizmy, co mnie cieszy. Kolejna rzecz, mówię ciągle o tym rozdziale, jak myślą neurotypowi, to jest hierarchia. Hierarchia, czego ja kompletnie nie ogarniam. Trochę mi to rozjaśniło, yy, teraz jakoś tak może łatwiej mi się z tym. Może nie pogodzić, bo ciężko mi się z tym pogodzić, ale no, jest jak jest. Trzeba się z tym yy, pogodzić, no, chcąc, nie chcąc. Dla mnie. Dla większości nadwydajnych, jak się wydaje, ludzie są równi. Każdy człowiek jest człowiekiem, każdemu człowiekowi należy się szacunek. Dla ludzi neurotypowych, na przykład w pracy, ale nie tylko, jest pewna hierarchia i ona jest naturalnie jakby wyczuwana przez wszystkich, z wyjątkiem nas neuroróżnorodnych, że jest ktoś na szczycie, wokół niego się tam wiecie dokonują takie tańce, wręcz niegodowe, ale cała grupa dąży do tego, żeby tą hierarchię podtrzymywać. Czyli nawet jeśli szef jest idiotą, no to każdy mu jakby nie daje tego odczuć, nie? Daje mu odczuć, że on jest wspaniałym człowiekiem, tam mu, wiecie, słodzi i tak dalej. I nie chodzi tylko o korzyści, wiecie, że szef po prostu jest kimś, kto ma władzę, no i decyduje w jakiś tam sposób o waszych losach, ale również podobno dla ludzi y, neurotypowych ważne jest podtrzymywanie hierarchii, jakby zaznaczanie swojego miejsca w hierarchii, a również takie zdobywanie takich, takich społecznych punktów, żeby w tej hierarchii wznieść się troszeczkę wyżej. Też robimy to za pomocą ludzi, którzy są od nas wyżej w hierarchii, więc tak wiecie, krążymy wokół nich. I słuchajcie, mnie to rozwaliło mózg, dlatego że ja kompletnie nie ogarniam, po pierwsze, jaka jest hierarchia. Ja w ogóle nie uznaję żadnej hierarchii. Ja uważam, że wszyscy ludzie są równi, należy im się ten sam szacunek w ogóle, i jakby ja tego kompletnie nie potrafię robić. To znaczy, ja nie potrafię, nie potrafię kogoś komplementować, kiedy nie mam powodu do tego komplementu, co ludzie zdają się robić. Dla nich jest to normalne. Mnie się to czasami wydaje szyte, strasznie grubymi nićmi. Ale taka jest rzeczywistość. No i pomyślałam sobie, że ja nie będę w stanie funkcjonować w taki sposób, żeby odnaleźć się w tej hierarchii, podtrzymywać ją, czy starać się piąć, bo na, na tym mi też po prostu nie zależy. Znowu, nie dlatego, że jestem lepsza, tylko po prostu mnie to nie interesuje, więc po co mam się nad, nad tym skupiać? No, ale skoro grupa chce sobie tak działać, no to nie, niech, niech sobie działa, nie, nie będę się tutaj y, postanowiłam gdzieś tam wybijać, nie będę buntownikiem z wyboru już nie. Wolę mieć święty spokój, na tyle, ile mi się uda, no to mogę się wpisać w to, no ale nigdy nie będę, wiecie, tutaj mistrzem wspinania się w społecznej hierarchii, no bo ani tego nie potrafię, ani mnie to nie interesuje, no ale dobrze jest wiedzieć, jak to zwykle działa. Kolejna rzecz, która mnie zszokowała, i to jest dla mnie duża zmiana. Słuchajcie, to o czym Wam teraz chcę opowiedzieć. Okazuje się, że bardzo wielu ludzi Neurotypowych, nie chcę mierzyć się z lękami egzystencjalnymi. Rozmawiać o śmierci, o Bogu, o religii, o tym, co jest po śmierci, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie, jaki jest sens życia. Te wszystkie tematy, które nadwydajnych mentalnie wprawiają w euforię. Ja kocham rozmawiać o takich rzeczach, kocham się nad nimi zastanawiać. Wydaje mi się, że to jest. To są jedne z najbardziej interesujących tematów, które możemy poruszać. I z tej książki dowiedziałam się, że wielu ludzi nie jest na to gotowych, i zmuszanie ich do tego, żeby stanęli twarzą w twarz, nawet w takiej zwykłej rozmowie, stanęli twarzą w twarz ze swoimi egzystencjalnymi lękami, których oni starają się unikać za wszelką cenę żeby po prostu się nie załamać pod ich ciężarem to stawianie ich w sytuacji, kiedy oni muszą się z nimi zmierzyć, bo ja sobie chcę, wiecie, pogadać o fajnych, o fajnych tematach, które mnie interesują, jest formą przemocy. Kiedy zrzucacie na kogoś tematy, z którymi on nie chce się w tym momencie konfrontować, nie jest na nie gotowy, to, to może sprawić, że wiecie, załamie mu się jakiś światopogląd, że no po prostu z, możecie zrobić komuś krzywdę, jeśli zmusicie go do konfrontacji tematów, z, z którymi on w tym momencie nie może się zmierzyć. I robi to celowo. Nie? Że jeśli ktoś nie chce o tym rozmawiać, czuję się z tym niekomfortowo, czy wręcz sprawia mu to cierpienie, bo coś, co dla mnie może być przyjemne, komuś innemu może sprawiać cierpienie, to ja to muszę uszanować i ja to chcę uszanować. Słuchajcie, ja nigdy o tym tak nie myślałam, a zgadzam się z tym teraz w stu Zrzucanie komuś na głowę myślenia o śmierci Bogu, o tym, że wszyscy kiedyś umrzemy, o tym, że system, w którym żyjemy jest w ogóle jakimś sztucznie zaprojektowanym tworem, który kompletnie nie ma sensu, to nagle zmierzenie się z tym, dla kogoś, to może być potwornie trudne. To może być źródło cierpienia, może być źródło tego, że coś się w nim załamie. Słuchajcie, to mi musiał ktoś wytłumaczyć, bo ja myślałam, wiecie, no ja po prostu lubię sobie myśleć o takich rzeczach, i one mi też jakoś specjalnie nie, nie przeszkadzają w życiu, wręcz jakoś tak dodają mi energii. Ja sobie tam lubię, wiecie, myśleć, analizować. Ale mogę komuś zrobić krzywdę, jeśli kogoś postawię. Wobec tego ogromu, wszechświata, egzystencjalnego lęku, bez sensu. Wiecie o co chodzi. I tutaj Szapoba, dla autorki, że o tym pisze, i ja, słuchajcie, stałam się dużo bardziej uważna po lekturze. Zwykle to ja się czułam, o Boże, wszyscy mnie tutaj wiecie, ja tutaj mam taki wrażliwy układ nerwowy ciągle hałas, tutaj jakieś kontakty z ludźmi, tutaj za dużo się dzieje, wszyscy tutaj, nie wiem, ktoś lubi, jak mu tam gra, wiecie, dudni muzyka, bo jego to pobudza tak przyjemnie, a ja po prostu mam ochotę wrzeszczeć, bo jestem tak przebodźcowana, a jednak mogą być rzeczy, które ja mogę komuś yy, zrzucić na głowę, mogę komuś zrobić krzywdę, nie? Tym, jaka jestem, więc stałam się dużo bardziej ostrożna. Ktoś nie chce, nie jest gotowy, to nie jest jego jego czas, on nie chce o tym myśleć, ma do tego prawo, nikt nie ma prawa mu tego spokoju zakłócać, nawet ja ze swoimi, wiecie, egzystencjalnymi tematami. Potem, jeszcze właśnie pozostając w tym temacie, jak myślą neurotypowi, to mamy coś takiego jak opowieść zbiorową. No i neurotypowi starają się utrzymać opowieść zbiorową za wszelką cenę, bez podważania jej, mimo że ta opowieść bardzo często jest niespójna i dziurawa. I tu chodzi właśnie o te tematy, którymi, których nie powinniśmy poruszać z ludźmi, którzy, no nie chcą może o nich myśleć, bo to będzie dla nich za trudne, na przykład emocjonalnie do uniesienia. Czyli mamy opowieść zbiorową typu, nie wiem, religię, Boga, karierę zawodową jako wspinanie się po, po szczeblach pewnej, pewnej hierarchii, i to jest coś wartościowego w życiu, nie wiem, że posiadanie rodziny, jest jakąś wartością. Wiecie, wszystkie takie rzeczy, które mm, sprawiają, że nasze życie ma sens. Jesteśmy umiejscowieni właśnie w jakimś takim porządku świata i tego się nie podważa. To pewnie wiecie, no, w różnych kręgach kulturowych, w różnych y, y, kręgach społecznych będą inne rzeczy, no ale w ramach jakiejś tam grupy mamy właśnie tę opowieść zbiorową taką wielką narrację, w ramach których nasze życie powinno się toczyć i my nadwydajnie mentalnie lubimy sobie to rozbijać na czynniki pierwsze, oczywiście każda opowieść zbiorowa jest dziurawa, nie ma czegoś takiego że wszystko, że jest jakiś taki system wierzeń, który jest spójny w 100% procentach i ma sens, bo jak zaczynacie zaglądać pod powierzchnię, no to okazuje się, że to, no to tam dużo rzeczy zaczyna się rozłazić, natomiast my tego nie robimy My podtrzymujemy opowieść zbiorową, mówimy o niej, żyjemy według niej i też teraz wiem, że nie ma sensu tego podważać wśród ludzi, którzy nie chcą tego podważać. Chociaż mnie to potwornie drażni, jeśli mam żyć w ramach jakiegoś takiego paradygmatu, który mnie kompletnie do siebie nie przekonuje. No ale to już jest, wiecie. To jest temat między nami nadwydajnymi, no bo domyślam się, że tego podcastu słuchają raczej ludzie, którzy też utożsamiają się trochę z tą nadwydajnością mentalną, czy jeśli możemy sobie to troszkę inaczej nazwać, nie wiem, jakimiś takimi wrażliwce, mole książkowe, jacyś tacy domrośli filozofowie. Yy, łączmy się. Dobra, ostatni temat yy, w ramach tego podrozdziału yy, jak myślą neurotypowi. Utrzymywanie jedności grupy za wszelką cenę. I dla mnie ten rozdział był bardzo trudny emocjonalnie. Naprawdę, słuchajcie, miałam. Y, musiałam odkładać książkę, musiałam y, brać głęboki oddech, bo, no, tak jak mówiliśmy o tej przemocy wcześniej, no to tutaj wydaje mi się, to też jest jakiś tam rodzaj, rodzaj przemocy. Czyli, że mamy jakąś grupę i za wszelką cenę musimy utrzymać jedność tej grupy najważniejszą wartością, taką centralną, jest utrzymanie jedności grupy. I to robimy za pomocą pewnych rzeczy. I w tym rozdziale było najwięcej rzeczy, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam. Uważam, że są jakby są niebezpieczne, są kompletnie sprzeczne z takimi najważniejszymi dla mnie wartościami, są bardzo dla mnie trudne. Bardzo wiele z nich po prostu nie jestem w stanie zaakceptować. I to mnie bardzo boli, ale to już dla mnie był taki, yy, taka granica, której wydaje mi się, no, nie uda mi się przekroczyć i to było takie poczucie, że są rzeczy, z którymi sobie nie poradzę, nie? Że o ile jestem w stanie brać udział nawet z jakąś tam przyjemnością small talku, od kiedy wiem, po co to jest i w jaki sposób mam, no, brać udział w tym teatrze, yy, no, to są takie rzeczy, których nie jestem w stanie zaakceptować i zawsze będę gdzieś tam Poza pewnym marginesem. Nie tylko ja, nie, ale ci wszyscy ludzie, właśnie, z którymi się utożsamiam, te wartości właśnie będą, poza, poza pewnym marginesem. No i takie elementy, o których pisze autorka, to jest na przykład to, że wielu ludzi, większość w zasadzie myśli jakoś tak dualnie, prosto, według prostych kategorii. Nie jest w stanie albo nie chce, bo to może być też wybór, myśleć głęboko, zniuansowanie. Dla mnie to jest takie oczywiste, że każde zjawisko można rozpatrywać na tysiąc sposobów, wiecie, zagłębiać się, a dla wielu ludzi nie ma takiej potrzeby, po prostu bierzemy coś, jest czarne-białe, jest tak albo nie, i nie ma potrzeby rozbijać tego na, na mniejsze części, w czym ja się kompletnie nie, nie, nie odnajduję. Nie? To już nie jest inna opinia na jakiś temat, to jest kompletnie inny paradygmat istnienia, w czym ja nie jestem w stanie, z czym ja nie jestem w stanie sobie poradzić. Z, tak mi się wydaje. Potem mamy coś takiego, że no człowiek jakby naturalnie nie toleruje inności, i żeby to obejść, no to wymyślił ujednolicenie. Czyli jeśli ktoś jest podobny, jest swój, możliwa jest współpraca, ale jeśli ktoś jest inny. No to takim naturalnym odruchem człowieka jest nietolerowanie tego, wrogość. No i trzeba dosyć sporo wysiłku, żeby sobie z tym takim pierwszym odruchem poradzić. Nie wszyscy ten wysiłek podejmują. Generalnie ludzie mają skłonność do standaryzacji, boimy się być inni, boimy się też w ogóle inności, nie? że inność automatycznie wyklucza nas z grupy. Taką skłonność do standaryzacji mamy na przykład, jeśli chodzi o państwo, które ma jakiegoś takiego idealnego obywatela, religia, nie jesteśmy my i obcy, pieniądze no to taka typowa rzecz, właśnie standaryzująca sposób wymiany, jakiś tam. No, nie usług, ale sposób, co to są pieniądze? Sposób wymiany, po prostu wartości. Jezus, Maria, nie wiem, co to są pieniądze. No i człowiek generalnie jest dosyć taki okrutny i stara się, żeby to jemu było jak najlepiej. Czyli umowa społeczna, no według większości, jest taka krucha i niepewna. Czyli każdy człowiek w społeczności musi się poświęcić, żeby ją utrzymać. Czyli trzeba tutaj złożyć pewne, Pewne ofiary, na przykład na rzecz tej, tej standaryzacji. No, ja się z tym generalnie nie zgadzam, nie? do końca, że chociaż w sumie, no, zależy też jak o, tym, jak o tym myśleć, że każdy człowiek musi poświęcić jakąś część swojej wolności, żeby utrzymać jedność grupy. Chociaż dla mnie tą wartością nie byłaby jedność grupy, raczej jakiś taki, nie wiem, dobrobyt, komfort, tego, tego typu rzeczy. No, ale to może już jest temat na, na inny odcinek. No, i ludzie generalnie chcą poczucia bezpieczeństwa i przynależności. I dla nich to poczucie bezpieczeństwa i przynależności bardzo często jest ważniejsze niż wolność. Idą na ustępstwa, podporządkowują się, utrzymują pozory. I tego oczekują od innych. Słuchajcie, najgorsza dla mnie rzecz. Dla wielu ludzi neurotypowych ogromna, ogromna waga pozorów. Czyli właśnie mamy na przykład to usytuowanie na drabinie społecznej, dress code, sposób mówienia, tutaj kwestia akcentu czy żargonu, ale że generalnie ważniejsze od tego, żeby nie wiem, żeby ludziom było dobrze i komfortowo, ważniejsze od takich wartości jak prawda, jak jak właśnie rozwiązywanie problemów, nie wiem świata na przykład. No to ważniejsze jest y, utrzymanie pozorów, i te pozory są taką wartością samą w sobie, którą należy podtrzymywać, też po to, żeby podtrzymać właśnie jedność grupy. I dla mnie, jakby, ja tej koncepcji pozorów, czyli robienia czegoś, y, co wypada, albo mówienia czegoś, co należy powiedzieć w danej sytuacji, w danej grupie, oczywiście, jest jakby kompletnie nie do pojęcia, nie do zaakceptowania. No, przykro mi. Chociaż teraz już lepiej rozumiem, skąd to się bierze i dlaczego dla ludzi jest to takie ważne. Ale to nie jest mój sposób życia i chyba nigdy e, nigdy nie będzie i nigdy się w tym e, do końca nie odnajdę. No i coś takiego jak umowność, czyli założenie, że życie to jest teatr. Podobno wszyscy neurotypowi to wiedzą i akceptują. I czerpią z tego jakiś taki rodzaj przyjemności. Czyli właśnie to takie. Hmm, to taka gra. Yy, uprawianie tego teatru właśnie w grupach, w swoich rolach społecznych. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Ja nienawidzę czegoś takiego. Nienawidzę udawać. Dla mnie to jest potwornie męczące. Nienawidzę właśnie rozmawiać po prostu dla samego mówienia. Wiesz, czy tych wszystkich takich rzeczy, o których mówiłam. Ja tego kompletnie nie, nie ogarniam i dla mnie to nie ma nic wspólnego z przyjemnością. Ja tego nie rozumiem, mnie to męczy. Kiedy właśnie Jestem zmuszona no, dla własnych jakichś tam korzyści do tego, żeby utrzymywać te pozory, to po pierwsze ja sobie z tym naprawdę źle radzę, bo po, po mnie widać, ja w ogóle jestem kiepskim aktorem, bardzo trudno mi się udaje, no i strasznie mnie to męczy. Czyli jakiś taki dzień, kiedy dużo jest tego udawania, dużo tego teatru, no ja potrafię wrócić do domu i wiecie, mieć po prostu. No jestem tak przebodźcowana, że muszę sobie to... Odbić, muszę odpocząć, muszę tak jakby wrócić do, do równowagi. Bardzo jest to dla mnie trudne. No i wydaje mi się, że jednak, skoro jest to dla mnie aż taki duży wysiłek, to wymaganie ode mnie, żeby ja funkcjonowała w czymś takim, na przykład, nie wiem, codziennie przez tam 40 godzin w tygodniu jest troszkę za dużo. No i właśnie tą pracę, którą teraz mam, właśnie nie muszę tak robić. Teraz już wiem, dlaczego jest mi w niej tak, tak łatwo w porównaniu ze wszystkimi innymi, oczywiście. Bo nie jest aż tak łatwo, no, bez przesady. No i kolejna rzecz, coś, co podobno jest oczywiste, czyli takie dwa poziomy komunikacji: dosłowny i umowny. I słuchajcie, ja nie potrafię tego sobie poukładać w głowie, bo dla mnie, y jeśli ja się z kimś komunikuję, to dla mnie liczy się ten komunikat dosłowny, a podobno dla większości ludzi. Najważniejsza jest ta warstwa umowna, właśnie ta gra pozorów, ten teatr. No i autorka mówi, że hej, życie to teatr, wszyscy o tym wiedzą, teraz również ty o tym wiesz, więc weź w tym udział, baw się i korzystaj, nie? No a ja właśnie, tak jak już mówiłam, mnie to męczy, mnie to rozstraja. Ja tego nie potrafię rozegrać w ten sposób, i wiem, że będę musiała no, sobie jakoś z tym radzić yy, w inny sposób i nigdy nie będę. Yy, Częścią grupy na takich samych zasadach jak ludzie neurotypowi. I nigdy nie byłam, i no, wydaje mi się, że nigdy, nigdy nie będę, bo taki poziom, jakby udawania, jest dla mnie po prostu niedostępny. No i trudno. I tak, tak to jest. Nic z tym teraz już nie, nie zrobię, aczkolwiek jestem yy, szczęśliwa, że w końcu to rozumiem. To jest dla mnie ważna lekcja tutaj. Piszę też, yy, piszę też o tym, yy, co mnie bardzo często zarzucano. Bardzo często, w wielu, wielu przypadkach, to jest taki powracający refren, że od nadwydajnych mentalnie bije, jak ona to mówi, brak entuzjazmu i sceptycyzm. I ode mnie chyba to też bije. Niestety, bardzo wiele, no wiele razy to słyszałam, i z jednej strony rozumiem teraz, że trochę rozwalam tym. Pewną taką narrację właśnie wewnątrz grupy, a z drugiej strony nie potrafię tego przeskoczyć. Że dla mnie te wszystkie gry, ta cała umowność, ten taki drugi poziom komunikowania, którego ja w sumie nie, no nie potrafię dobrze zinterpretować. Nie rozumiem, trochę mnie on nie obchodzi. No to to wszystko jest bardzo nienaturalne. Ktoś mi musiał opowiedzieć o tym jak to działa. Ja już teraz wiem, ale tak wiecie intelektualnie, ale tego nie czuję. Nie rozumiem. Jest to sprzeczne z moimi wartościami. No i trochę mnie to smuci, bo skoro inni myślą kompletnie inaczej, większość ludzi funkcjonuje w zupełnie innym paradygmacie, jak już mówiłam, no to nie wiem jak ja mam funkcjonować wśród nich. Muszę sobie znaleźć jakąś taką grupę neuroatypowych i gdzieś tam z nimi funkcjonować może będzie, no, na pewno będzie wtedy łatwiej, nie? No. no i zdałam sobie sprawę, że ludzie faktycznie czują ten mój brak entuzjazmu i sceptycyzm i widzą, że ja udaję, ale mi to kiepsko wychodzi i nie ma we mnie właśnie tego takiego yy, nie wiem, tej dobrej gry aktorskiej no i trochę mi smutno, bo wydaje mi się, że nie jestem złym człowiekiem że mam dużo właśnie dobrych cech, które też tego typu, nie wiem, książki pozwalały mi odkryć. Też myślę o sobie już teraz dużo lepiej niż wcześniej, ale dla wielu ludzi interpretowana moje zachowanie, moja postawa jest interpretowana jako właśnie rozwalająca grupę albo właśnie sceptyczna. Brak entuzjazmu, Boże święty, zawsze był brak entuzjazmu z mojej strony. No i po lekturze właśnie tego rozdziału mieliśmy taką sytuację w pracy, no było coś tam e, źle zrobione, no i e, szefowa, team, lider team liderka wezwała całą grupę, mieliśmy tak zwany meeting, e, pokazująca, co było nie tak, e, że coś takiego nie może mieć miejsca, że to jest tam, wiecie, niezgodne z BHP. No i ona użyła takiego tonu jakby takiej, nie wiem, nauczycielki, dla mnie to tak było, Nauczycielki mówiącej do uczniów, do jakichś takich głupich strasznie uczniów, jak nie wiem, albo matka mówiąca do jakichś małych dzieci, wiecie, naprawdę bardzo protekcjonalny, dla mnie pasywno-agresywny ton, yy, mówiąca o tym, że musimy być grup, w ogóle używająca, ona zaczęła używać nagle jakichś takich, wiecie, takiej wielkiej narracji, że musimy być yy, zjednoczoną grupą, która troszczy się na, o siebie nawzajem. Taki kompletny bullshit jak dla mnie. I ja miałam takie, o Boże, święty, co tu się dzieje? A ludzie wokół mnie, wszyscy moi koledzy, tak dokładnie, że się z nią zgadzają, że uśmiechają się do niej, przyjęli w ogóle tą postawę takich, wiecie, właśnie małych, kaconych dzieci. Ten protekcjonalny ton uznali za to, że no im się to należy, nam się to należy. I tak, my będziemy teraz jedną grupą, będziemy się, wiecie, tam podnosili ręce w ogóle, nie strasznie to było dziwne dla mnie. Teraz, czy obiecujecie mi, ta tymiderka mówi, obiecujecie mi, że wiecie, zatroszczycie się o tę sytuację, że już to się nigdy nie powtórzy? Tak, zatroszczymy się. No, cyrk na kółkach, tylko że ja już wiedziałam, że ja nie powinnam tutaj okazywać swojego braku entuzjazmu. No, co prawda, nie machałam rękami, nie krzyczałam, ale uśmiechałam się i udawałam, że wszystko jest w porządku, mimo że gotowało się we mnie. No bo to był właśnie pokaz tego, wiecie, pokaz te, to wszystko tam było, ta hierarchia, podtrzymywanie tej hierarchii, yy, pokazywanie właśnie entuzjazmu też. Zorientowałam się, że nawet jeśli ci ludzie, no bo to są naprawdę inteligentni ludzie. Ja pracuję z bardzo mądrymi, wykształconymi ludźmi, mimo że pracuję w takim miejscu, w jakim pracuję. <coughs> To na moich kolegów nie mogę narzekać. No to dla nich to pewnie też to było takie, wiecie, no takie trochę protekcjonalne, też może się nie poczuli jakoś z tym najlepiej, ale wszyscy postarali się o utrzymanie jedności grupy, o podtrzymanie hierarchii, no i podtrzymanie dobrej atmosfery. Wystarczyło, wiecie, kilka uśmiechów, kilka jakichś takich przyjaznych gestów. Rozeszliśmy się w pokoju. Ta sytuacja no już mam nadzieję, się nie powtórzy. Tak jakoś, wiecie. Y Gdyby wszyscy to zrobili tak jak ja, no to tam by było piekło, nie? Wszyscy by byli wściekli na siebie, były jakieś, nie wiem, złe komentarze. Ja sobie tak uświadomiłam, że Boże Święty, że ja naprawdę, moje, mój sposób funkcjonowania, przeżywania świata wcale nie jest taki doskonały. No i pomyślałam sobie, że kurczę, ma to sens, że mnie się trudno w tym odnaleźć, ale skoro cała grupa tak zareagowała, okazało się, że ta sytuacja została świetnie rozwiązana, no to jeszcze jak ja bym się z tego wyłamała, no to tylko na własną niekorzyść, no i na w sumie niekorzyść całej grupy, więc po co? Wiecie, wiecie chodzi o to, że po prostu jest dużo bardziej skomplikowane niż mi się kiedyś wydawało. No, dużo materiału badawczego mam właśnie y, na podstawie y, miejsca pracy, nie? no bo w miejscu pracy spędza się y, bardzo dużo czasu ze swoimi kolegami, jest tam właśnie wszystko, wszystko tam jest, hierarchia wszystko można obserwować, interpretować. Y y Dużo wnikliwie też zaczęłam obserwować właśnie relacje międzyludzkie w mojej pracy. No jest to ciekawe, chociaż gdzieś tam czuję się cały czas na marginesie i w sumie nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Olśniło mnie też takie jedno zdanie, kiedy autorka napisała, że rozmowy o pracę tak naprawdę w większości mają sprawdzić wasz instynkt uległości. Czy będziecie dobrym trybikiem w machinie? czy będziecie posłuszni, czy będziecie podtrzymywać hierarchię. Wy nie macie być geniuszami, wy nie macie być super pewni siebie, nic z tych rzeczy. Wy macie pokazać pracodawcy, że wy będziecie dobrym materiałem do tego, żeby was urobić, żebyście byli częścią właśnie grupy, tą właśnie podtrzymującą hierarchię, grającą właśnie w te wszystkie gry. No i olśniło mnie, dlaczego tak źle mi zawsze szło na rozmowach o pracę, bo ja Mam wrażenie, prezentowałam się jako ktoś zupełnie inny, i to jest straszne, no ale już teraz wiem. Rzecz do zapamiętania. Dla mnie, dla was. Nie mówi się tego, co się myśli, generalnie. Mówi się to, co powinno być w danych okolicznościach powiedziane. Podobno neurotypowi wiedzą, ja nie wiem, no ale się uczę. Mam dobrą wolę i tak jakoś wiecie, myślę o tym. Chociaż trudno mi się w tym odnaleźć. Słuchajcie, trochę mi wysiada głos, jednak y, mówienie za dużo w moim przypadku y, no niestety tak się kończy. Y, jeszcze tylko chciałam dokończyć właśnie wątek tych y, no tych wszystkich tutaj y, ciekawych rzeczy, jakie, jakich się dowiedziałam. Y, no bo ta książka naprawdę mnie zafascynowała. To jest tak, że y, no pierwszy raz y, mam jakieś takie źródło faktycznej wiedzy, takiej naprawdę jakby bardzo basicowej. No to jest takie abc tego jak funkcjonuje grupa. Coś co podobno neurotypowi wiedzą, intuicyjnie czują, potrafią się dostosować, oczywiście każda grupa działa inaczej. No a mnie i wydaje mi się wielu ludziom ktoś to musiał wyjaśnić, tak wiecie. No jak już powiedziałam kilka razy krowie na rowie. Przyniosłam sobie szklankę wody. Będę popijać, mam nadzieję, że uda mi się skończyć, bo jeszcze chciałam opowiedzieć tak. Jest taki rozdział, w którym autorka pokazuje, jak neurotypowi myślą o nadwydajnych, co o nich sądzą. No i okazało się, że no, nie przepadają za nami. Bardzo często mają negatywne opinie, myślą o nas, że jesteśmy prowokatorami, egoistami. Na siłę jesteśmy ekscentryczni, rozwalamy grupę, jesteśmy pretensjonalni, szpany, szp, jesteśmy szpanerami, szpa, szpanujemy, popisujemy się, jesteśmy chorzy psychicznie, co jakby w ogóle, wiecie, bycie chorym psychicznie nie jest żadnym, żadną obrazą. No ale ten rozdział był taki dosyć też, Triggerujący. Taki wydaje mi się dosyć mroczny. Pomyślałam sobie, że wielu ludzi. No, patrzy tak na mnie. No, ale co? Nic z tym nie, nie zrobię. Z drugiej strony, też wydaje mi się, że często no wiecie, mamy pewną grupę, pewną większość. I oni sobie wypracowali jakiś sposób funkcjonowania. Jak ktoś przychodzi im to rozwala. No to w sumie nie dziwię się, że im się to nie podoba. No i nie dziwię się, że tak ciężko znaleźć nam czasami nam nadwydajnym miejsce w świecie. No ale teraz wiecie, mogę się tylko zastanawiać, mając już jakąś tam większą wiedzę, jak, jak sobie w tym świecie poradzić, jak sobie poukładać pewne rzeczy. Również właśnie jak nie robić ludziom krzywdy, bo mój sposób myślenia i działania może być dla kogoś, no, czymś trudnym do poradzenia sobie. Ale też wiecie, nie brać tego do siebie, nie myśleć o sobie źle. Nie dogadamy się ze wszystkimi, nie wszędzie się odnajdziemy i to jest OK. It is what it is. Kolejna rzecz to jest taki rozdział, który mi się bardzo podobał. Bardzo taki filozoficzny. Tam jest dużo takich rzeczy, nad którymi ja się po prostu kocham zastanawiać. I o nich myśleć, i bardzo mi brakuje też rozmów o takich tematach, i stąd chyba też ten podcast się trochę wziął. Bo to jest taki no króciutki rozdział o ewolucji mózgu. Tak tylko wiecie, żeby zaznaczyć ten temat. Autorka zwraca uwagę na taki moment w naszej ewolucji, który nazwała, czy on się nam nazywa jakoś w nauce, rewolucją poznawczą. Czyli ten moment, który dla mnie jest też bardzo fascynujący. To jest ten moment, kiedy nasz mózg wy wyewoluował już tak bardzo, że zyskuje zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Czyli co zaczyna robić człowiek, jak mówi autorka? Kłócić się o nieistniejące banany. Przestajemy się kłócić o banany, które istnieją, które faktycznie trzymamy w rękach, a zaczynamy tworzyć, kreować światy, rzeczywistości, narracje, reguły, no i właśnie te nieistniejące banany, o które jesteśmy w stanie się pokłócić, o które jesteśmy w stanie. Zacząć walczyć jesteśmy w stanie nawet zabić, dlatego że y, też wydarza się taka rzecz y, po tej rewolucji poznawczej, że człowiek dostrzega swoją kruchość y, i zaczyna się bać. Y, zaczyna zabijać innych ludzi, wiecie, nie po to, żeby przetrwać, tylko po prostu ma jakąś taką ideę w głowie, która go do tego popycha. Y, tworzą się y, coraz bardziej skomplikowane myśli, y, człowiek zaczyna tworzyć abstrakcyjne, arbitralne reguły i teorie, i zaczyna to tak rosnąć. Dla nas też kluczowa y, jest y, jako ludzi przynależność do grupy, dlatego że ewolucyjnie to oznacza przetrwanie. Bycie wyrzuconym poza nawias grupy oznacza, że my nie przetrwamy fizycznie, nie przeżyjemy. Można też jakby z tego wysnuć wniosek, dlatego dla ludzi to jest tak ważne, że oni może nadal instynktownie czują, że jeśli nie będą przynależać do grupy, to nie przetrwają. Chociaż też wydaje mi się, że dla wielu ludzi ważniejsze niż może dla mnie, dla ludzi takich jak ja, jest właśnie bycie częścią grupy i kontakty społeczne że dla nich kontakty społeczne właśnie są źródłem przyjemności, przynależności. A dla mnie raczej jest to źródło dyskomfortu, trochę cierpienia, może to jest trochę duże słowo, ale no często tak było, że to było związane z cierpieniem. I też dla mnie przynależność do grupy nie jest aż tak przyjemna, ani pożądana. Jednak jestem takim, wiecie, samotnikiem. Nie mówię, że to jest dobrze albo źle. Po prostu tak mam i wydaje mi się, że chyba yy, no, nie ma co się zmuszać do rzeczy, które dla mnie są nieprzyjemne i naturalne, chociaż tak sobie myślę, że przynależności do takiej grupy ludzi, właśnie z którymi czułabym się bezpiecznie, z którymi czułabym się szczęśliwa, mogła właśnie wymieniać te wszystkie myśli, komunikować się w taki prosty sposób taki wiecie bez tego takiego doszukiwania się drugiego dna, no to by było cudowne, ale takiej grupy jeszcze nie, nie spotkałam. Chociaż spotkałam pojedyncze osoby, przy których bardzo dobrze się czuję. No i wraz e, właśnie z rewolucją poznawczą, czyli z tą zdolnością do abstrakcyjnego myślenia, pojawia się, pojawiają się takie właśnie abstrakcyjne opowieści, wielkie narracje, symbole, prawa, jakieś takie arbitralne, które nadają grupie spójność, gromadzą we wspólnotę duże grupy ludzi, zdolne do współpracy właśnie. E, Coś, co jest niezbędne do, do przetrwania, czyli właśnie współpraca uwarunkowana na jakichś takich wielkich opowieściach, no, których się nie podważa, no bo jak się to podważy, grupa się rozpadnie, no to będzie, no po prostu nie przetrwamy. No dużo z tych reguł wymyślonych przez człowieka y, jest absurdalnych i wzajemnie sprzecznych. Zwłaszcza my to widzimy, nie? Ludzie, którzy lubią sobie tam właśnie rozbierać pewne narracje na, na czynniki pierwsze, ale ludzie nie chcą ich podważać. Dlatego, że przetrwanie jest kluczowe, a przetrwanie wiąże się z przynależnością do grupy. Nie rozwalamy. Nie rozwalamy jedności grupy dla jakichś naszych indywidualnych, nie wiem, fantazji, potrzeby właśnie. Nadania sensu, rozkmin rozkminiania jakichś tam rzeczy, właśnie, tej, nie wiem, jakiejś głębi, yy, potrzeby jakiegoś takiego głębszego analizowania, wiecie. Nie robimy tego. Jedność grupy jest najważniejsza, bo przetrwanie jest najważniejsze. No i ten rozdział troszkę yy, właśnie tak rozjaśnia, mnie w każdym razie rozjaśnił. Yy, nawet, no oczywiście bardzo, bardzo ciekawa jest ta, bardzo ciekawy jest ten aspekt w ogóle ewolucji ludzkiego mózgu i, i, i jak to się przekłada na to, jak dzisiaj na przykład funkcjonują ludzie, że ciągle, no trochę jesteśmy tym człowiekiem pierwotnym, nie? I na przykład okazuje się, że ta przynależność do grupy dla wielu ludzi jest najważniejsza, absolutnie kluczowa i zrobi się wszystko, żeby do niej przynależeć, nawet właśnie kosztem, Dyskomfortu, czy wręcz cierpienia. Ale dla mnie to też otwiera taką przestrzeń do refleksji. Właśnie kim jesteśmy jako ludzie, skąd się wzięliśmy. Ja w ogóle bardzo lubię sobie myśleć o człowieku, który wyewoluował jego mózg, jego ciało, jego układ nerwowy, hormony, wszystko tam wyewoluowało po to, żeby być łowcą i zbieraczem, żyć właśnie w małych grupach yy, w takiej właśnie przynależności w takim wręcz rozpłynięciu się we, we wspólnocie, co dla mnie jest jakby kompletnie jakby sprzeczne z moimi potrzebami jest dla mnie to nienaturalne yy, że wiecie była jakaś taka mała ilość bodźców yy, że człowiek jakby cały czas był w ruchu, bo się przemieszczał bardzo dużo na duże odległości cały czas chodził był w ogóle bardzo inteligentny. Podobno czytałam gdzieś, że ludzie m, bardzo zmniejszyła się nasza inteligencja generalnie jako gatunku, kiedy y, pojawiło się rolnictwo, później też rewolucja przemysłowa, że człowiek kiedyś, kiedy był takim łowcą, zbieraczem, y, który musiał zapewnić sobie wszystko y, do przetrwania był dużo bardziej inteligentny. Jakby musiał sobie codziennie radzić z wieloma problemami i rozwiązywać, z którymi już dzisiaj właśnie sobie nie, nie radzimy. No i prowadzi mnie to do smutnego wniosku, że coś tam w mojej ewolucji poszło nie tak. <grych> z drugiej strony są... Wiecie już, nawet jeśli ktoś jest w mniejszości, to nie znaczy, że jest nieprzydatny. Też tam w tej książce pojawiało się takie zdanie, że... Gdyby nie nadwydajni mentalnie właśnie tacy trochę wichrzyciele ludzie, którzy podważają za stany porządek społeczny, no to byśmy się nie rozwijali, nie byłoby nowych idei, jakby też no nie wiem, ostatnio też tam spotkałam się z takim zdaniem, ludzie narzekają na tą taką obowiązującą wszędzie poprawność polityczną. Co dla mnie jest kurczę, cudowne, że coraz więcej ludzi może czuć się dobrze i swobodnie w społeczeństwie poszerza się ten właśnie zakres wolności, tego, co możemy zrobić ze swoim życiem, także gdyby nie my, no to byśmy dalej może tkwili w jakichś takich zastanych strukturach, no ale to już są takie, wiecie, rozważania, zważania, które ja bardzo lubię, tutaj też pojawiają się po lekturze takich książek, ale już nie są częścią tego, tego podcastu. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam ogromnie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to Szapoba, Czapki z Głów, dziękuję Wam bardzo. Co chciałam powiedzieć? No, że nagrałam strasznie długi ten odcinek, bo ta książka naprawdę wywołała we mnie dużo myśli, dużo emocji. Chciałam się nimi wszystkimi podzielić. Nie wiem, czy do końca jest to strawna forma. Wydaje mi się, że docelowo chciałabym jednak robić odcinki, które są krótsze. Właśnie takie łatwiejsze do strawienia na, na raz. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dziękuję Wam z całego serca, że byliście ze mną w tym odcinku. Czy książkę polecam? Polecam i nie polecam. Nie jest dla każdego, natomiast dla ludzi, którzy mają może podobne myślenie i podobne problemy jak ja, może być bardzo przydatna. Ta książka naprawdę. Mm, jest bardzo konkretnym zbiorem wskazówek. Jeśli nie radzicie sobie z takim właśnie życiem w grupie, czujecie, że odstajecie, jesteście, nie wiem, właśnie w spektrum autyzmu, to takie życie właśnie społeczne sprawia Wam problemy, to w tej książce ona Was nie uzdrowi, nie rozjaśni Wam wszystkiego, ale znajdziecie bardzo dużo wskazówek, nie po to, żeby się dopasować do neurotypowego świata, ale żeby mieć narzędzia, żeby sobie w nim lepiej radzić. Nawet. Lepiej się samymi sobą zaopiekować, wiedzieć po prostu, jak działa grupa. Można z tego skorzystać, można po prostu przyjąć to do wiadomości i sobie tam żyć po swojemu. Na pewno Wam się to przyda i na pewno Wam to ułatwi życie, ale może być tak, że już to wiecie, już to ogarniacie, bo to są takie naprawdę bardzo, bardzo podstawy. Także no, to już zależy od Was. Ja Wam dziękuję dzisiaj, że byliście ze mną, kocham Was i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.